Witam Was serdecznie z tej strony Wilkaj21. W dzisiejszym odcinku, przed wyruszeniem na pole walki, chciałbym Wam przedstawić mój garaż oraz dalsze plany na przyszłość w rozwoju drzewek. Zacznę może po kolei, czyli na pierwszy ogień weźmiemy Stany Zjednoczone. Jak widać, ilość czołgów skromna, posiadam T1, T2 Light, M3, Furia, T29 oraz T18. Drzewko rozwojowe wygląda następująco. Jak widać, bardzo, bardzo skromnie rozwinięte. W tej linii w pierwszej kolejności będę dążył do odkrycia czołgu T110E5. Jak na razie moja linia zatrzymała się na czołgu T29. Uważam, że jest to rewelacyjny czołg. Również warty uwagi jest czołg Fury. Jest to moja obecnie ulubiona zabawka w licie. Niskotierowe czołgi typu T1, M3, T18 trzymam z racji, iż jeszcze nie udało mi się zdobyć na nich asa pancernego. Przejdźmy teraz do Związku Radzieckiego. Tutaj również skromniutko. Posiadam w garażu MS1, T26, T46, T127, LTP, Valentine 2, KW1 oraz KW1S. Drzewko wygląda następująco. Jak widzicie, skromniutko. W tym drzewku w pierwszej kolejności będę dążył do odblokowania ISA 7. Obecnie zatrzymałem się na czołgu KW-1S. Uważam, że jest to rewelacyjny pojazd. Jak na swój tier naprawdę wymiata, jak i jego poprzednik KW-1. Niskotierowe czołgi typu MS1, T26 oraz T46 trzymam w garażu z racji, iż również nie udało mi się zdobyć na nich asa pancernego. Przejdźmy teraz do kolejnego kraju, czyli Niemcy. Jest to moja ulubiona nacja w tej grze. Jak widzicie, posiadam dużo czołgów tej nacji. W garażu posiadam T15, Panzer 38, Panzer S35, Panzer 4, T25, Panther M10, E50, Panzer B2, Tygrys P, Tygrys II, E75, E100, Hetzer, Jagd Panther, Jak Tiger 88, Ferdynand oraz Jak Tiger. Drzewko wygląda następująco. Jak widać, jest bardzo, bardzo rozbudowane. Brakuje mi zaledwie tylko kilku czołgów do odblokowania. Tak jak już wspominałem, jest to moja ulubiona nacja w grze oraz właśnie zaczynałem grę grając Niemcami. Tutaj na większości mam zdobytego asa pancernego, ale trzymam czołgi ze względów kolekcjonerskich. No i na koniec kraj Wielka Brytania. Tutaj bardzo skromniutko. Posiadam Cruiser 3, Cruiser 4, Crusader, Medium 2, Medium 3, Matylda Black Prince oraz mój nowy nabytek, jeszcze nim nie grałem, czyli Cromwell. Drzewko wygląda następująco. Tutaj w tym drzewku chyba w pierwszej kolejności będę dążył do czołgu FV215B. Z tego co widzę, na polu walki nieźle wymiata.
w medach odblokuje kometa, wymaksuje go i na tym chyba zaprzestanę w tej linii. I to by było na tyle. W kolejnym odcinku zobaczymy się już na polu walki. Także dziękuję za uwagę oraz do usłyszenia.